Mam dla Was świetną wiadomość. Juventus, czyli jeden z najbardziej ikonicznych włoskich klubów piłkarskich, ogłosił nową współpracę z Instant. Ta umowa zapowiada ekscytujące możliwości i nagrody zarówno dla kibiców, jak i dla graczy. Zaraz przetestuję gry w tym salonie, aby sprawdzić, co mają do zaoferowania. Co świetne, możecie grać bez VPN-a, ponieważ platforma działa w Polsce i obsługuje, zauważcie, nawet wpłaty blikiem, więc jest to naprawdę bardzo ciekawa i prosta opcja do gier. A więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda zabawa na tej platformie, zostańcie ze mną. A jeżeli sami chcecie przetestować, sprawdźcie link w opisie filmu. Może przeczytajmy, czym się chwalą. Pożegnaj się z czekaniem. Duże wygrane są wypłacane natychmiast. To pewnie wskazuje na słówko instant w nazwie. Ale co przykuło moją uwagę? Cotygodniowy cashback 10%. W każdy poniedziałek wypłacają 10% tygodniowego cashbacku za darmo. Jeżeli chodzi o moje saldo, mam 500 euro, ale zauważcie, że możemy sobie płacić kryptowalutami. A więc przede wszystkim mają tutaj turniej dla fanów piłki nożnej. Do wygrania jest 100 tysięcy euro. Sprawdźmy sobie to. Ok, więc tutaj mają do obstawiania mecze piłeczki, mają koszykówkę, mają rugby. Aha, nie tylko, tutaj chyba mają wszystkie sporty. O, nawet FIFA 2024. Dobra, ale ja nie bardzo znam się na piłce nożnej, zobaczmy jakieś bardziej przyziemne zadania. Tutaj jest do wygrania 2 miliony euro w akcji, która trwa jeszcze do 4 listopada. No i dobra, sprawdzamy to. Aha, po prostu gramy jakby na bonusy i mamy mniej do przegrania. Zdecydowanie bardziej wolę sobie zagrać w coś, na co mam wpływ. W ogóle bardzo szybka jest ta platforma. Pamiętam, jak grałam sobie na Poker Stars, to zawsze wszystko tak przymulało. Okej, no tutaj też nie ma, z tego co widzę, krupiera takiego, który by na mnie udawał, że na mnie patrzy. No dobra, gramy o 100 dolarów. 100 euro, przepraszam, to nawet więcej. Szóstka z siódemką, no niezwykle wysoka ręka. Para siódemek. Sprawdzam. Okej, przegrywam z parą dziewiątek. Kolor też już mi tu nie wpadnie. Wygrałam. No i co? Mamy 657 euro, a zaczynaliśmy z 500. Na side beta i 5 na ante i gramy. No, fajnie. Król jest zawsze fajnie. Fajnie go mieć na ręce, więc gramy. I co, ja już teraz mogę zrobić bet tylko. No nie wiem, to jest jakaś dziwna zasada i co, nagle mi wleciała dycha. No dobra, ale mam parę królów i co, no nie mogę zwiększyć. Mogę go sprawdzić tylko, ale pod... Podniesiemy stawkę. No dobrze. Zobaczymy, co mu wpadnie na koniec. Poparce mamy i ja wygrałam. Crazy time. Czym jest ten szalony czas? Kryptonews oczywiście. Zachęcam do subskrypcji. Siemanko, czemu cię nie słyszę? No wiecie, jak te mnożniki są na tyle wysokie? No, razy 7. 20 centów razy 7. Wow, wow, wow. I mamy coin flip. A postawiłam na coin flipa? Oczywiście, zawrotne 20 centów. Czyli mam bonus. Dawaj, dawaj. Blue side with a 3x, red side with a 9x, and of course red side is the side to be at, and let's get you there. 3, 2, 1, let's get it! Got it. Let's get it. Easy money, oczywiście. Ktoś właśnie wygrał 44 tysięcy euro. Dobra, czyli można stawiać większe, ale ja postawię 5. Zostało mi 4.
Dobra, gramy. I like your vibes. Okej, ja też go lubię w sumie. Jest spoko, jest aktywny. Chce się grać. 7 razy 5. Bardzo fajny wynik. No jedynki nie mam, no co? Ktoś wygrał 5000 euro. Dobra, to nie ja, to nie ja. Teraz nic nie postawiłam. Zobaczymy, co tam u nich. Dobra, na dwójkę. Tym razem jedynka, okej. Co na kole, co na kole? Na kole fortuny jest dwójka, czyli wygrałam. Dziękuję bardzo. Wygrałam 15 euro. Ktoś wygrał 15 tysięcy euro. Czemu to znowu nie jestem ja? Trudne pytanie. Crazy time. No coin flip, to ja postawiłam. Dziękuję, że o mnie pamiętasz. Henry, jak sądzę. Mod last bonus? Nie, last bonus to byłam ja. No nic nie wygrałam. 20 tysięcy euro znów ktoś wygrał. Ale potężne są te wygrane, naprawdę. Dobra, dzięki bardzo. To wszystko na dziś. Jak widzicie, platforma jest mega spoko, bardzo łatwo się w niej gra. Wydaje mi się, że ci prowadzący też naprawdę fajnie wprowadzają taki efekt trochę emocjonalny, trochę ekscytujący. Czuję się, jakbym była w telewizji. Pierwszy raz grałam sobie w takim salonie, także jeżeli jesteście zainteresowani tą platformą, link znajdziecie w opisie filmu. No i dajcie znać, co o niej myślicie. Do usłyszenia.